Centrum Kształcenia Zawodowego zakończyło drugą edycję konkursów na najlepszego ucznia elektryk-mechanik oraz wiedzy BHP. Jeżeli chodzi o konkurs na najlepszego ucznia w zawodzie mechanika, wzięło w tym konkursie udział 31 uczniów. Byli to uczniowie zespołu szkół mechanicznych, zespołu szkół elektrycznych, zespołu szkół budowlanych oraz środowiskowego chłopca pracy w Dębnie. Jeżeli chodzi o konkurs na najlepszego ucznia w zawodzie elektryk, wzięło w nim udział 32 uczniów. Byli to uczniowie zespołu szkół mechanicznych, zespołu szkół elektrycznych oraz zespołu szkół budowlanych. Natomiast w konkursie z zakresu wiedzy o BHP, w konkursie tym w pierwszym etapie wzięło udział 350 uczniów, z czego wyłoniono 3 laureatów. Konkurs podzielony był na części teoretyczną i praktyczną. Najpierw wyłoniono jakby finalistów z zakresu wiedzy na poziomie etapu pisemnego, następny etap, praktyczny, do którego były kwalifikowani uczniowie z najwyższą ilością punktów. No i spośród tych uczniów wyłoniono laureatów. Dzięki sponsorom udało się nagrodzić najlepszych. Ci otrzymali wielofunkcyjny sprzęt komputerowy, a także specjalne wyróżnienia i drobne upominki.